Uzyskaliśmy dobre wyniki finansowe, jeżeli chodzi o stronę przychodową. To silnikiem wzrostu jest towarowa giełda energii. Natomiast cieszy nas to, że jakby kwartał do kwartału uzyskaliśmy również pewien wzrost po stronie rynku finansowego. Natomiast utrzymujemy dyscyplinę kosztową. To jest dobry prognostyk, myślę, na cały wynik całego roku 2015. Pierwszy kwartał zeszłego roku to był rok w pewnym sensie rekordowy, jeżeli chodzi o poziom obrotów. W tym roku jest troszkę gorzej, jeżeli chodzi i o obroty takie dzienne, jak również o zmienność na rynku. Natomiast myślę, że obserwujemy kilka takich bardzo pozytywnych trendów. Znaczy, po pierwsze, mieliśmy i w pierwszym kwartale jakby dobre takie pierwsze jaskółki, natomiast jakby już w drugim kwartale, na początku drugiego kwartału widzimy wzrost zainteresowania rynkiem pierwotnym. Mamy kilka dobrych debiutów, kilka dobrych ofert, kilka istotnych ofert z punktu widzenia również wartości. Także myślę, że to są takie dobre sygnały również, jeżeli chodzi o kwestię rynku finansowego. Czy zarząd podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku. Tutaj nie ma niespodzianek. Nasza propozycja, która zostanie przedłożona w Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a w konsekwencji walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, jest taka, jak mówiliśmy przy okazji prezentacji strategii. Także proponujemy prawie 90% zysku netto z roku 2014 przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co sprowadza się do 2,40 zł na akcję.